Tego typu przejścia bardzo często świetnie pasują w różnych sytuacjach muzycznych, są one dosyć bezpieczne, nie wybijają słuchaczy, a bardzo często jest to taka ciekawa wstawka, którą możesz zastosować w swojej grze. Hello, dzień dobry, tutaj Marcin Dubowski z kanału Poczuj Rytm. No i właśnie, dzisiaj przejdziemy sobie przez bardzo ciekawy temat. Temat budowania dobrych przejść perkusyjnych. Bo nie ukrywajmy, że temat ten bardzo często spędza sens powiek wielu początkującym perkusistom. Marcin, jak tworzyć ciekawe przejścia perkusyjne? No z tym pytaniem w zasadzie obcuję niemalże codziennie, bo ile można robić to samo oklepane przejście szesnastkowe? Jasne, oczywiście, tego typu przejścia perkusyjne są bardzo bezpieczne i sprawdzą się one w wielu różnych sytuacjach, natomiast umówmy się, że na pewnym etapie chcemy iść trochę dalej, rozwijając ten swój perkusyjny arsenał różnych zagrywek. Więc dzisiaj Ci pokażę taki dosyć subtelny sposób na budowanie przejść perkusyjnych, więc jeżeli masz już trochę tak dość grania w stylu dobra, uwaga, proszę Państwa, teraz będzie przejście perkusyjne, ten film będzie dla Ciebie. I sposób, który dzisiaj sobie omówimy, sprawdzi się świetnie zarówno w takiej luźnej improwizacji i zabawie na zestawie perkusyjnym, ale również w momencie, kiedy grasz na przykład do swoich ulubionych utworów i stwierdzisz, że warto by było coś dodać do tego utworu, jakieś ciekawe przejście, którego, uwaga, nawet być może w tej oryginalnej wersji wcale nie ma, a dalej to będzie pasować. Czyli jest to pewien sposób na taką samodzielną zabawę, aby umieć dodawać do swojej gry i do utworów różne właśnie smaczki, dodatki, które ubarwią jeszcze Twoją grę, nawet bez usilnego szukania nut czy tabów do Twoich ulubionych utworów, więc jeżeli temat nauki gry na perkusji do utworów w tym momencie Cię interesuje, to przygotowałem coś specjalnego w linku w opisie, pomoże Ci to jeszcze bardziej tak trochę samodzielnie grać właśnie do Twoich ulubionych utworów. A teraz przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego filmu. A idea jest taka, że jeżeli wyobrazimy sobie w tym momencie takt, na ten takt nałożymy sobie taki najprostszy rytm perkusyjny, jaki tylko może być, a więc stopa, werbel, stopa, werbel. I zwrócimy również uwagę na liczenie w całym tym rytmie. Raz, dwa, trzy, cztery. To będziemy mieli do czynienia z werblem pod dwójką i pod czwórką. I założenie dzisiejszego przejścia, czy dzisiejszego typu przejścia, o którym sobie będziemy cały czas mówić, jest takie, że ten werbel ma być cały czas w tym miejscu, gdzie normalnie byłby, gdybyśmy nie grali przejścia, a gdybyśmy dalej grali rytm. Bo dzięki temu stworzymy przejście, które w żaden sposób nie zaburza percepcji naszego słuchacza. Ten klask werbla jest dalej w tym momencie, gdzie powinien on być. Dlatego też na swoje potrzeby lubię nazywać tego typu zagrywkę przejściorytm, ponieważ z jednej strony oczywiście jest to przejście perkusyjne, ale z drugiej strony dalej ma pewne znamiona rytmu. Także zobaczmy praktyczne wykorzystanie tego typu zagrywki już na realnym zestawie perkusyjnym w prawdziwej grze. Jedziemy! I to był taki najprostszy przykład, który możesz przetrenować we własnym zakresie, natomiast umówmy się, to w ogóle nam nie wyczerpuje tematu. Ponieważ bardzo często będziemy mieć do czynienia z rytmami, gdzie ta stopa
no jest trochę bardziej zaawansowana. Ta stopa jest w różnym miejscu w takcie. I wtedy fajnie by było zrobić przejście, które jest bardzo fajnie dopasowane do tego typu rytmów. I teraz jak to zrobić? Jeżeli znowu wyobrazimy sobie pewien rytm, który na przykład ma właśnie nieco bardziej zaawansowany schemat gry stopą, to możemy sobie to wszystko przerobić na taki sposób, że wyrzućmy na chwilę w ogóle hi-hat, natomiast tę całą stopę zamieńmy na przykład na naszego flur toma. I dzięki temu będziemy mogli sprawdzić taką dokładną, można powiedzieć trochę taką melodię tego rytmu. Zobaczmy, jak to może wyglądać. I teraz widzisz, zagraliśmy sobie pewien rytm perkusyjny, gdzie ta stopa właśnie była nieco bardziej zawiła, natomiast już te przejście zrobiliśmy już w takiej, no bardzo precyzyjnej formie, czyli to przejście bardzo pasowało do tego rytmu. Ale zauważmy jeszcze jedno zjawisko. Moja lewa ręka była cały czas nad werblem, ona się w ogóle nigdzie nie ruszała, natomiast prawa ręka była ciągle nad prawym tomem, co akurat będziemy mogli trochę zmodyfikować, ponieważ zaraz się okaże, że gdybyśmy na przykład zaczęli tą prawą ręką trochę bardziej szaleć po tej perkusji, to to przejście również będzie świetnie pasować. I dla nieco bardziej zaawansowanych graczy to jest ten moment, kiedy na przykład można wykorzystać również grę w oparciu o rudymenty, różnego rodzaju kombinacje prawej i lewej ręki. Więc tutaj na przykład bardzo ciekawym pomysłem będzie wdrożenie duszków w te takie wolne przestrzenie. I oczywiście tego typu zabieg nie będzie wszędzie pasować, ponieważ tak naprawdę to już pozostawiam trochę twojej interpretacji. Natomiast jeżeli znasz tego typu zabiegi, jeżeli masz świadomość, że możesz tak robić, to po prostu będziesz mógł czy też mogła wykorzystać to w jakiejś konkretnej sytuacji muzycznej. Jednak to oczywiście dalej nie wyczerpuje nam tematu, ponieważ oczywiście mamy również do czynienia z rytmami wolniejszymi, szybszymi i warto też by było wiedzieć, jak w takiej sytuacji możemy się zachować, jeżeli chcemy ten zabieg wykorzystać. Więc w tym momencie pokażę ci, jak to zrobić na przykładzie rytmu nieco wolniejszego. Od razu mówię, że sam kiedy raczej mam styczność z tego typu rytmami, to nie widzę, szczerze mówiąc, jakiegoś takiego większego zastosowania tego zabiegu, o którym dzisiaj mówię, ale i tak ci go pokażę, bo być może ty znajdziesz tam dla siebie coś ciekawego. Zwróćmy uwagę, że w momencie, kiedy graliśmy ten rytm, który był przed chwilą, no to ten werbel był pod dwójką i pod czwórką. Kiedy chcielibyśmy natomiast taki rytm spowolnić, to ten rytm będzie tylko pod trójką, czyli będziemy mieli do czynienia z rytmem typu halftime. I samo to, że tego werbla jest tutaj zdecydowanie mniej, już nam trochę pewne możliwości ogranicza. Natomiast sprawdźmy, jak mogłoby to wyglądać w takiej bardzo luźnej improwizacji.
I oczywiście jest to jakiś pewien sposób, jakiś pewien pomysł na wykorzystanie tego typu koncepcji. Natomiast szczerze mówiąc, z mojej perspektywy, tego typu zabieg o wiele lepiej sprawdza się w rytmach nieco właśnie szybszych, czyli rytmach typu double time. I teraz znowu, wyobraźmy sobie takt, wyobraźmy sobie jakiś rytm i niech ten rytm wygląda w ten sposób, że na każde raz, dwa, trzy, cztery będzie stopa, na każde i będzie werbel. Raz i, dwa, i, trzy, i, cztery, i. I teraz do tego prostego rytmu perkusyjnego dodajmy ten cały przejściorytm. Na początku w taki dosyć prosty sposób, chociaż będzie niby prosty, ale taki trochę tricky. Ponieważ jeżeli zwrócimy uwagę sobie na tę ostatnią stopę w takcie, to mamy tam taką wolną przestrzeń, którą możemy zapełnić tomami. Będą to dwa uderzenia na tomach. Zobaczmy, jak to brzmi. I teraz zauważ pewne zjawisko. Samo przejście jako przejście nie było jakoś wybitnie skomplikowane. Natomiast być może trochę bardziej takie tricky będzie samo wyjście z tego przejścia. Czyli moment, kiedy uderzamy tego crasha, ten talerz, żeby zaakcentować, że właśnie wchodzimy w kolejny rytm. I to już może być takie trochę dziwne. Ponieważ często lubimy wchodzić w pewien schemat, że kiedy kończymy przejście, to kończymy to ładnie na prawej ręce. No bo tak nam się bardzo często przecież łatwo prowadzi cały rytm. A tutaj właśnie być może warto sobie będzie ten schemat trochę odkodować i właśnie pozwolić sobie na myśl, że no dobra, to ja zakończę to przejście właśnie lewą ręką. I teraz jeżeli odblokujesz się na tego typu schematy, zaraz się okaże, że odblokują ci się również kolejne możliwości gry. I oczywiście tego typu przejściorytm jak najbardziej możemy sobie dalej modyfikować, czyli go możemy po prostu na przykład przedłużyć. Albo dodać do tej zagrywki na przykład pewne dodatkowe wstawki. I teraz jak widzisz, bardzo często to całe takie rozwijanie kreatywności za instrumentem bardzo często polega na tym, że właśnie zamykamy się w jakąś pewną klatkę, czyli właśnie dajemy sobie pewne ograniczenia i z tych ograniczeń zaraz wychodzą kolejne możliwości. Teraz jak widzisz, mieliśmy pewne ograniczenie, że okej, jak robimy jakieś przejście, to niech ten werbel faktycznie będzie tam, gdzie będzie rytm. Nagle się okazuje, że tworzymy przejścia, które są być może właśnie trochę inne, być może trochę właśnie bardziej kreatywne. A najlepsze jest to, że tego typu przejścia bardzo często świetnie pasują w różnych sytuacjach muzycznych, są one dosyć bezpieczne, nie wybijają słuchaczy, a bardzo często jest to taka ciekawa wstawka, którą możesz zastosować w swojej grze. Także wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że był on dla Ciebie wartościowy. No i ponownie, jeżeli gra do utworów, nauka gry na perkusji do utworów interesuje Cię w tym momencie i właśnie chcesz zacząć dodawać pewne takie swoje wstawki do swoich ulubionych utworów, sprawdź koniecznie, co przygotowałem w linku w opisie, a tymczasem jeszcze raz wielkie dzięki, że jesteś i do zobaczenia w kolejnych materiałach. A Ty znasz jakiś utwór, gdzie użyto przejściorytmu?
daj znać w komentarzu.